Witajcie! W dzisiejszym odcinku porozmawiamy sobie na temat najlepszego kamuflażu zwierząt. Miejsce pierwsze. Sowa. Jest to rząd ptaków z infragromady ptaków neognatycznych. Upierzenie sów posiada wzór kamuflujący, który przeważnie jest w kolorystyce szarej lub brązowej. Gatunki zamieszkujące północne tereny, jak sowa śnieżna, są przeważnie białe, co w zimę na śniegu również spełnia funkcję maskującą. Gdy zmienia się pora roku na lato, to puch sowy zaczyna pokrywać się czarnymi plamami, które mają pomóc w ukrywaniu się. Sowie upierzenie jest gęste i miękkie. Każde pióro na górnej powierzchni chorągiewki pokryte jest aksamitnym puszkiem w dotyku przypominającym plusz lub atłas. Ich wzór maskujący jest najbardziej przydatny w ciągu dnia, kiedy to sowy śpią. Te ptaki uaktywniają się dopiero pod osłoną nocy, kiedy nadchodzi czas na polowanie, które zatem jest niebywale ciche. Niektórzy uważają, że sowy są mistrzyniami w kamuflażu ze względu na fakt, że w trakcie dnia śpią one na drzewach, a ich ubarwienie złudnie przypomina korę drzew. Nawet gdy sowa usiądzie na gałęzi, to z trudem ją zauważymy. Napisz w komentarzu maska, a spróbuję przypiąć ci serduszko. Miejsce drugie. Uroplatus. Jest to rodzaj jaszczurki z rodziny gekonowatych. Te gekony występują endemicznie na Madagaskarze i jego przybrzeżnych wyspach, takich jak Nosy B. Wszystkie osobniki z gatunku Uroplatus posiadają bardzo tajemnicze zabarwienie, które pełni rolę dobrego kamuflażu. Ich skóra ma maść od szaro-brązowego do czarnego lub zielonkawo-brązowego z różnymi dodatkami, które razem tworzą kolor coś a la jak kora drzewa. Wyszczególnia się dwie odmiany kolorowe tego gatunku. Jedną z nich jest wcześniej wspomniana maść przypominająca korę z drzewa, a druga przypomina kolory liści. Zielona maść skóry jest obecna u wielu małych gatunków. Niektóre z gekonów, które mają ubarwienie podobne do kory z drzewa, rozwinęły sobie płat skóry biegnący wzdłuż ciała, który ma na celu rozpraszanie cieni, czyniąc ich zarys ciała praktycznie niewidocznym. Na pierwszy rzut oka gekony te przypominają gekony z rodzajów Felurus oraz Sotularius pochodzących z Australii. Jest to idealny przykład konwergencji. Miejsce trzecie. Pigmejskie puławi koniki. Są to potocznie nazywane koniki morskie, które mogą zmieniać swój kolor ciała. Oficjalnie mówiąc, puławi koniki to zbiórcza nazwa kilkudziesięciu gatunków ryb morskich z rodzaju igliczniowatych, wyróżniających się charakterystycznym kształtem ciała. Pigmejskie koniki morskie należą do rodzaju zwierząt, które są w stanie zmieniać kolory. Ich barwa wcale nie zmienia się w stresowych sytuacjach, a po prostu doskonale przystosowały się one do życia wśród podwodnej roślinności. Chociaż jest to ryba mająca zaledwie 2 cm długości, to naukowcy są zdziwieni, w jak doskonały sposób może ona uniknąć śmierci. Gatunek ma tak wyśmienity kamuflaż, że został przypadkowo odkryty. W trakcie badań jednego z koralowców ryba została niespodziewanie przetransportowana do laboratorium w 1969 roku wraz z gorgonią. Puławi koniki pigmejskie należą do rodziny Cygnatidae. Dopiero po 2000 roku odkryto kolejne 6 gatunków tych zwierząt. Odkryto, że pigmejowe koniki morskie żyją na miękkich koralach lub po prostu wśród traw morskich i alg. W dodatku ten rodzaj puławi koników jest w stanie wyrażać emocje przez zmianę koloru skóry. Czym odróżniają się od zwykłych koników morskich? Otóż mają one pojedynczy otwór skrzydłowy na tyle głowy zamiast po bokach. Miejsce czwarte. Kameleonowate. Jest to rodzina gadów z grupy jaszczurek, słynąca ze zdolności do zmian barwienia oraz języka dłuższego niż własne ciało. Odnośnie kameleonów zaistniał mit mówiący, że jego ubarwienie zmienia się, aby pomóc mu w upodobnieniu się do otoczenia.
Otóż uczeni wskazali, że ich barwa zmienia się wraz ze zmianą stanu fizycznego i emocjonalnego, a także jest formą komunikacji pomiędzy osobnikami. Choć prawdą jest, że kameleon jest w stanie upodobnić się do tła, ale wyłącznie przy zmianie koloru na standardowy. Każdy gatunek skamelonowatych posiada właściwy sobie konkretny kolor podstawowy, ewentualnie z jakimiś dodatkami. Wszystko zależy do tego, w jakim środowisku jaszczurka żyje. Nie zawsze w ciągu dnia zauważymy ich podstawowy kolor. Kameleon do swojej naturalnej barwy wraca w trakcie snu. Możemy zatem uznać, że kameleon dostosowuje się kolorem do otoczenia, kiedy wraca do naturalnej barwy swojej skóry. Kolor kameleonów zmienia się również pod natężeniem światła oraz temperatury. Zazwyczaj w temperaturze około 25 stopni Celsjusza odcień jest bardziej zielony, podczas gdy w temperaturze około 10 stopni Celsjusza odcień skóry zszarzeje. Niektóre kameleonowate stosują mimetyzm, przybierając kształt np. zeschłych liści. Trzymają się określonych rewirów, które uważają za swoje i bronią ich przed intruzami. Jest w sumie jeden haczyk. Istnieje kameleon, który używa swojej barwy do zmiany kamuflażu. To Bradypodion teanebronchum, który dzięki zmianie ubarwienia ukrywa się przed drapieżnikami. Miejsce piąte. Mątwy zwyczajne. Jest to rodzaj mięczaków morskich z rzędu Sepida. Ich unikalna zdolność ukrywania się wśród roślinności od lat fascynuje przyrodników. Mątwa jest w stanie zmieniać swój kolor dzięki chromatoforom, które są specjalnym rodzajem komórek umiejscowionymi pod skórą. Komórki są wypełnione pigmentem oraz otoczone są małymi mięśniami. W chwili, kiedy mątwa chce się zakamuflować, jej mózg wysyła sygnał do tych mięśni, powodując ich napięcie. W ten czas, gdy mątwa zmienia swój kolor, by dostosować się do otoczenia, każdy chromatofor rozszerza się, zwiększając swoją powierzchnię o nawet 500%. Mątwy nie wykorzystują tej funkcji jedynie do zamaskowania się, ale również aby zaimponować potencjalnemu partnerowi oraz prawdopodobnie do porozumiewania się. Naukowcy zdołali odkryć, że skóra mątw posiada trzy elementy optyczne, które pozwalają jej na wchłanianie lub odbijanie kolorów. Jonathan Rositer z Uniwersytetu Bristolskiego powiedział, że dogłębne badania nad mięśniami mątwy mogą przyczynić się do stworzenia ubrań zmieniających kolor w ułamku sekundy. Miejsce szóste. Patyczak rogaty. Jest to owad z rzędu straszyków. Uważa się, że są one prawdziwymi mistrzami owadziego kamuflażu. Jednak ich ciało nie posiada mikrokomórek, które mają na celu zmianę koloru ciała. Patyczaki od urodzenia są dobrze zamaskowane, ponieważ z koloru oraz kształtu przypominają gałązkę. Po raz pierwszy został ten gatunek opisany w 1758 roku przez Karola Linneusa z Papui Nowej Gwinei, a znaleziony osobnik miał ponad 20 cm długości. Patyczaki zazwyczaj są w odcieniach brązu, choć niektóre mogą być zielone lub szare. W momencie, gdy ich kamuflaż nie jest wystarczającą formą obrony, to niektóre z gatunków wytwarzają śmierdzącą substancję, która ma służyć jako środek ostraszający. Patyczaki wykazują trzy rodzaje adaptacji: strukturalne, fizjologiczne oraz behawioralne. Spoglądając na patyczaki w ich naturalnym środowisku, zauważymy, że kształt ciała niezwykle ułatwia tym zwierzętom wtopienie się w otoczenie. Te naśladownictwo określa się mianem mimetyzmu. Jednak co się stanie, gdy ich kamuflaż zawiedzie? Straszaki stosują wiele trików, aby uniknąć śmierci. Od opadnięcia na gałęzi i udawania martwego, do wytwarzania substancji o odpędzającym działaniu. Miejsce siódme. Pasikoniki. Jest to nadrodzina prostoskrzydłych z podrzędu długoczółkowych. Wiele pasikoników wykazuje mimikrę oraz posiada dobry kamuflaż, często o kolorze i kształcie liści. Istnieją jeszcze pasikoniki o kolorze różowym, żółtym czy pomarańczowym, lecz mają one dużo mniejsze szanse na przeżycie. Badania materiału genetycznego w latach 70. XVIII wieku wykazały, że kolorowe pasikoniki są prawdopodobnie mutantami. Pasikoniki najczęściej występują w różnorodnych trawach z kilku powodów, głównie dlatego, że jest to dla nich główne źródło pożywienia. W dodatku dlatego, że wśród zieleni czują się one najbardziej pewnie ze względu na kamuflaż. Skrzydełka pasikoników na pierwszy rzut oka mogą złudnie przypominać strukturę liści.
Także, jak widzicie, dotrwaliśmy do końca materiału. Jeżeli chciałbyś mnie wesprzeć, to zachęcam kliknąć łapkę w górę oraz subskrypcję. Więc to by było na tyle. Trzymajcie się. Cześć!